czy pan Szarnecki Czesław wyraża zgodę? Tomaszewski Jarek. Tak? Tomaszewski Jarek. Czy wyraża zgodę? Tak? Dobrze. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakaś... Tomasz Graczyk. Czy Tomasz, pan Tomasz Graczyk wyraża zgodę? Wyraża. Tak? Czy nie? Dziękuję. Moim marzeniem jest takim, żeby kiedyś w Kotlinie powstał stadion boisko do piłki nożnej, żeby nasi młodzi ludzie grali nie w Machnusiewicach, tylko tu w Kotlinie, a my byśmy chodzili sobie właśnie na niego oglądać. Państwo, nazywam się, jak już Państwo zapewne wiecie, Jarosław Tomaszewski. Mieszkańcem Kotlina jestem od 20 lat, pochodzę z Jarocina, przyprowadziłem się tutaj. Przyprowadziły mnie do Kotlina, moje losy, małżonka można powiedzieć, przyprowadziła mnie do Kotlina. Mam lat 47. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą. Do końca roku byłem pracownikiem jeszcze Urzędu Skarbowego. Ukończone mam studia rolnicze. Jako sołtys i Rada Sołecka myślę, że najważniejsza będzie współpraca, tak jak mój poprzednik powiedział, bo nie da się. Fundusz sołecki jest ograniczony. To jest kwota około 30 paru tysięcy na rok. I tylko zależy od tego, aby te pieniądze wydać w miarę logicznie i sensownie na coś, co będzie służyło wszystkim mieszkańcom, a nie tylko wybranej grupce. Czyli muszą być to inwestycje przeznaczone dla wszystkich, a nie dla małej grupy osób. Myślę, że współpraca z panem wójtem, jak i z pozostałą radą będzie układała się nam dobrze. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Oddany głos? Pójdźmy ładnie, tak? Na funkcję sołtysa zgłoszono następujące kandydaty. Szarnecki Czesław i Tomaszewski Jarosław. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu udział wzięło 126 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 119. Głosów nieważnych oddano 7. Z głosów ważnych kandydat Szarnecki Czesław otrzymał głosów 47. Kandydat Tomaszewski Jarosław otrzymał głosów 72. W związku z tym sołtysem został wybrany Tomaszewski Jarosław. Moje gratulacje.